Witam w kolejnym odcinku Hollow Hulls. Tym razem robimy speedruna przez te ostatnie. Mam nadzieję, że tutaj jest tak, że teraz jak wróciłem tutaj po jakichś 20 minutach, chciałem powiedzieć, to się nie zresetowali wrogowie. Udało się. Nie muszę z nimi walczyć. Ale pytanie, co z resztą? Czy tutaj się zresetowały w ogóle te... Wrogowie chyba się zresetowali już. To dziwne, bo wydawało mi się, że pół godziny nie minęło. Ale tu się nie zresetowali. Nie. O. Wszędzie się zresetowali. Aczkolwiek to jest speedrun bez... tylko jeżeli walka będzie konieczna. Ja cię kręcę, wszyscy przyszli. Ale da się to też tak zrobić trochę. No, tylko nie zgin, bo wypoczynek... będzie po wypoczynku. Zmykamy, zmykamy. Może chociaż się bariery nie zresetowały, bo teraz tutaj jak się spadło, kurde, jednak bariery też się zresetowały i trzeba wszystkie. I ostatni. I lecimy dalej, bo to jest tak jak mówię, speedrun. Zobaczymy, czyli jednak wszystko się poresetowało, czyli mamy prawdziwy speedrun. To jest prawdziwy speedrun bez tutaj, że tak się wyrażę, oszukiwania. Plus odnalezienie sekretu. Tak wcześniej to tak myślałem sobie, że tak dla żartu powiem, że speedrun, bo myślałem, że po prostu mam tu już wszystko wyczyszczone. A tu się okazało, że z tego żartu wyszedł faktyczny speedrun. Nie będzie to taki do końca prawdziwy speedrun, bo... Dlaczego mam tutaj dwóch golemów? Pytanie. A nie jednego. Dlaczego tu jest dwóch golemów, a nie jednego? Nie jeden. Thank you.
Kurde, dwóch golemów. Tego to się nie spodziewałem. Tu powinien być jeden, bo jest jedna runa. No i tyle ze speedrunu. Tyle ze speedrunu, jak się już zginęło, to już jest po speedrunie. Nie, do speedruna tutaj trzeba się przygotować, to nie to, że tamto.